Cześć kochani, to znowu ja, kolejny vlog. Ciągle się uczę, dlatego mam nadzieję, że macie cierpliwość do mnie. Będzie lepiej, obiecuję. Dzisiaj będzie zakupową. Na moim kanale nie będzie za dużo zakupów, ponieważ ja zakupy robię tylko dwa razy do roku podczas wyprzedaży w styczniu i na przełomie lipca i sierpnia. A ponieważ jest miesiąc styczeń, poczyniłam zakupy w butiku Moliera 2, bo lubię tam kupować, ale tylko podczas wyprzedaży. Ceny podstawowe, te normalne naprawdę szokują, ale jak są wyprzedaże, to tam kupuję. W tym roku było dosyć interesujące, ponieważ 7 stycznia mam urodziny i co roku mąż kupuje mi fajny prezent. No, w tym roku zapomniał. A może nie chciał kupić, a może bał się, że nie trafi, bo już podobno wszystko mam. W każdym razie kupił mi kwiaty. Kwiaty oczywiście, no każdy mąż kupuje żonie kwiaty na urodziny, ale kupuje też prezenty. Mój nie kupił. Dlatego poszłam sama, a nie taka sama, bo z jego kartą kredytową i zaszalałam. Na początku chciałam kupić jedną parę butów, ale tak mnie zdenerwował tym faktem, że skończyło się na dwóch. Bo tam zresztą nie miałam jak się zdecydować, a obie były ładne, a tam jest taki fajny pan sprzedawca Sebastian, no i on namówił mnie na dwie pary. Okej, mam i teraz Wam je pokażę. Są to buty, które już miałam tej marki i które bardzo mi się dobrze nosiły i dlatego kupiłam kolejne pary. Uwaga, tara, jest to marka Tory Burch. Jest to marka stworzona przez małżeństwo, Tory Burch, jak sama nazwa wskazuje, i Chrisa Burch. I oni słyną z właśnie tych butów. Jakich butów? Tych butów. Balerinek. Karola, podobają Ci się? Spoko, mówi. Karola nie lubi balerinek, bo wiecie, z balerinkami jest tak, że te buty się albo lubi, albo nienawidzi. Ja uważam, że balerinki dodają kobiecie takiej dziewczyncości. Co nie, Karola, dodają. I sprawiają, no, że dziewczyna wygląda tak lekko. Słuchajcie, te buty kosztowały w pierwszej cenie 1070-50 zł. Ja zapłaciłam za nie, a raczej mój mąż, 645. Ale co w tych butach jest fajnego? Fajne jest to, że można je tak złożyć i włożyć do tego woreczka. Ciekawe, czy mi się to uda. No spróbuję. To są takie buty, które można, zresztą sama nazwa wskazuje, mini travel ballet. Że właśnie lecimy sobie, chcemy mieć zapasową parę butów w walizce, ale żeby nie zajmowało za dużo miejsca, to bach do tego woreczka. I teraz ja to spróbuję zrobić. Proszę bardzo, i tak wygląda moja para nowych balerinek. Mieszczą się w takim opakowaniu, po wyjęciu wszystko jest z nimi w porządku. Jeśli chodzi o Tory Burch, o tę markę, to tutaj marka jest zawyżona, jeśli dobrze mówię, bo ja normalnie noszę 41, a tu mam 9,5, a 9,5 to znaczy 39,5, więc dla mnie dobrze, bo przynajmniej mam normalny numer stopy, rozmiar stopy, więc to jest pierwsza para moich pięknych butów, a teraz druga para. Karola skrzywiła się. Karola, ty się skrzywiłaś, ale ja ci powiem tak, co ja mam sobie kupować te niewygodne lubuteny, tak? Wszystkie się nimi zachwycają, dziewczyny, kobiety na całym świecie, ale umówmy się, to są tak niewygodne buty, że nawet przejście do samochodu robi problem, więc kupiłam drugą parę balerinek. Tylko te są w kolorze granatowym. Skórzane. Tak, skórzane. Skórzane. Pachną skórą i prezentują się tak. Są mniej krzykliwe od tych, ponieważ te są ze złotym. Więc jak tutaj będę na przykład cała złota, to buty mam wtedy spokojne. A jeśli będę miała ochotę, no to mogę wybrać tę parę, tę albo tę. Co ciekawe, ta para butów to jest rozmiar 9, czyli w ogóle jeszcze mniejsze, 39. Dlatego, jeżeli zdecydujecie się kiedyś na te kultowe baleriny, bo to są kultowa marka i kultowe baleriny, to musicie najpierw jedną parę przymierzyć, żeby sprawdzić, czy aby są na pewno dobre. Widzicie, jeden rozmiar, jedna para 9,5, inna para 9, czyli tak jak naprawdę ja noszę 41, a tutaj się zmieściłam teoretycznie w 39 i w 39,5. I tak wyglądały moje zakupy. Od razu mówię, że miałam już kiedyś te buty i nosiłam je tak długo, aż znosiłam i nawet moja sąsiadka kiedyś
wpadła do mnie i mówi: ojej, jakie masz buty. Ojej, jakie one są zniszczone, chyba już nie powinnaś w nich biegać. Bo ja po prostu je wymęczyłam do końca. Jestem z tych dziewczyn, które jeżdżąc samochodem tyły butów niszczą, więc nie kupiłabym butów w normalnej cenie. One, te granatowe w normalnej cenie kosztowały 1120 zł, po przecenie 670. No bo po prostu szybko niszczę buty. Ale to jest marka, którą warto zapamiętać. Ona jest właśnie dostępna w butiku Moliera 2. I w ogóle panie były w tym butiku tak miłe, bo powiedziałam, że to moje urodzinowe zakupy, że jeszcze dostałam, proszę bardzo, kalendarz taki ładny. O, w usteczka. I jeszcze dostałam jakiś bon. Więc zakupy tam to rzeczywiście przyjemność. I co jeszcze lubię... Tak pokrótce, jeśli chodzi o butik Moliera 2, że tam sprzedawcy nie są tacy, no wiecie, nachalni. Wiecie, o co chodzi, że wszyscy wszystko chcą wcisnąć. Nie, tam jest elegancko, spokojnie, ja mogę sobie powybierać, poprzebierać i zrobić w spokoju zakupy. No co, to tyle, jeśli chodzi o mój zakupowy haul i wyprzedaże. Jeśli Wam się podobało, to łapka w górę, tak się mówi? Subskrybujcie. O, tak to się mówi. To na razie.